perkusja Emil Hamarczuk, gitara prowadząca Ewelina Falkowska, Jakub Sekuła, gitara solowa, wokal Rafał Kałus i Mateusz Sienkowski. Zaczęło się rok temu. Tak, rok temu. Na początku było nas tylko dwóch, wokalista i ja. W przyszłości mamy zamiar nagrać w Lubrzy. W Lubrzy. W studiu nowym powstałem. Następną płytę plus do tego teledysk. No i tak gramy sobie. Ewelina pisze. Piszą sobie ja. I Rafał. Staramy się, żeby covery też nie odbiegały stosunkowo od tematyki, którą gramy, także... Jeżeli jak coś bierzemy na cover, także... To musi coś, co na nas pasuje. Chwil odpada. Dokładnie, to też poznajemy za tyle, żeby grać swoje kawałki, dlatego cover zawsze się przyda, miara fajnie się bawi, jest okej ogólnie. No wiadomo, jest poza sezonem na penerze, jest trudno zagrać. Nawet wielka orkiestra świątecznej pomocy. Jednak było trudno, było troszeczkę zimno. Sezon letni oczywiście, plenery sama, sezon taki zimowy, jaki teraz jest, no to klubiki same. Nie jest sposób zagrać przy mrozie na dworze. Pałeczki zmarzną, wszystkie. Kupcie, jesteśmy systemem ewakuacyjnym, gramy na rok nocą i zapraszamy na zaje fajny koncercik. Dobry wieczór Państwu, nazywamy się System Ewakuacyjny. Gramy od jakiegoś roku, troszeczkę przeszło roku. Jesteśmy z małej miejscowości o nazwie Lubrza, słynącej mniej więcej z takich świąt jak Noce Bufarów czy Zlot Miłośników Fortyfikacji. Także zapraszam na dawkę pozytywnego rocka. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jako pierwszy zagramy nowy utwór o nazwie Zemsta. Zapraszam.